Cześć, witamy Cześć. w kolejnym odcinku Czas na Kwas. Dzisiaj bardzo ważny psychodelik, właściwie najważniejszy. Temat, na który zbieraliśmy się z Sylwią dość długo. I w sumie cały czas się zastanawialiśmy, dlaczego wcześniej o tym nie chcieliśmy mówić. I mowa o tak zwanym DMT, czyli taka molekuła, powiedzmy królowa, chyba całego świata psychodelicznego. Mówię świata, bo królowa substancji psychodelicznych i być może jednocześnie królowa naszych receptorów mózgowych, ale po kolei. Czym jest DMT, bądź też po angielsku DMT? Jest to skrót od po angielsku dimetylotryptamin, czyli dimetylotryptamina. Jedna z tych takich niewygodnych dla nas normalnych ludków do wymówienia słów, ale generalnie jest to molekuła, substancja chemiczna, która występuje w wielu roślinach, zwierzętach i nawet w nas samych, w ludziach. Jedna prawdopodobnie z najbardziej chyba popularniejszych molekuł w otaczającym nam świecie. A z drugiej strony jedna z molekuł, o których się chyba mówi najmniej. A chyba powinno mówić się najwięcej. No właśnie. Najwięcej, bo myślę, że czy to taka trochę zagadka świata. W ogóle czym jest DMT i co robi w naszym ciele? Dlaczego jest wszędzie? Niektórzy mówią o tym właśnie, że DMT jest taką językiem wszechświata. No, w tym świecie, powiedzmy, duchowym, w tym świecie osób, które miały doświadczenia z tą substancją psychodeliczną, no to faktycznie mówi się o tym właśnie, że jest to molekuła duszy, jest to molekuła przenosząca informacje we wszechświecie. Właśnie tutaj, bo mówię teraz, że to jest psychodeliczne, ale właśnie molekuła, ale chciałem jeszcze zaznaczyć, chyba najsilniejsza, najmocniejsza z tych substancji psychodelicznych, jakie mamy do czynienia. Najsilniejsza w tej takiej postaci, powiedziałbym czystej, to się nazywa freebase, sproszkowanej, o tym też zaraz będziemy mówić, ale tak, jest to taka substancja, która według mojego doświadczenia, może według Twojego też się zgodzisz, że jeżeli podać ją osobie najbardziej sceptycznej, jeśli chodzi o coś takiego jak, nie wiem, świat duchowy, jak rzeczywistość, kwestia czegoś poza naszym światem, tak. No to ja myślę, że chyba każda osoba, która by tylko odważyła się na zetknięcie z tą substancją, szybko by zmieniła zdanie. Tak, to prawda. Dlatego ciągle my się z Piotrem zastanawiamy, dlaczego tak mało się w ogóle mówi o DMT i dlaczego świat w ogóle nie oszalał na punkcie DMT. No bo nie można przejść koło niego obojętnie, to prawda. Nie można przejść. Jeżeli, tak jak ty powiedziałeś, Piotr, jeżeli ktokolwiek miał doświadczenie z tym właśnie czystym DMT, to no myślę, że może zakwestionować całą tą naszą rzeczywistość, czym ona jest. Jak już mówiłem, DMT czy też DMT jest bardzo prostą molekułą występującą w całym tutaj naszym świecie, w naszej naturze, w naszym otaczającym nas świecie. Co ważne, chciałem jeszcze podkreślić, ona się nazywa dimetylotryptamina, to jest to słowo tryptamina, jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo receptory serotoninowe w mózgu, te, o których mówiliśmy wcześniej, które się nazywają 5-hydroxytryptamin, czyli 5-HT, dokładnie 2A, to są te receptory, które my tutaj w tej naszej klasyfikacji używamy ich do właśnie sklasyfikowania, które substancje są psychodelikami, czyli te substancje, które oddziałują na te receptory, są psychodelikami. No i właśnie te receptory też mają właśnie w nazwie tryptamin, czyli tryptamina. Więc jest tu wręcz takie, pewnie naturalnie to z nauki wyszło, połączenie słowne tryptaminy, dimetylotryptamin i 5-hydroxytryptamin, mózg, substancja, one się po prostu łączą, czy też komunikują ze sobą. Można by powiedzieć, że zostaliśmy stworzeni tak, żeby odbierać
To, co daje nam ta substancja? No tak, niektórzy twierdzą o tym, że w związku z tym, że wszędzie znajduje się DMT, jest to ten taki właśnie, ty Piotr często o tym mówisz, o tym, nie wiem, czy to ty chyba że to jest ten portal, to dzięki temu, że to jest taki język wszechświata, DMT to jest język wszechświata, dzięki temu możemy komunikować się ze wszystkim, co nas otacza, z przyrodą, z kosmosem, z byciem, po prostu. No to tak, to jest taka moja teoria. To jest tak, to jest taka moja teoria, że DMT to jest coś, co otwiera portal. Pozwala nam na komunikację, a później to, z kim czy z czym będziemy się komunikować, to już zależy od innych, powiedzmy, składników naszych psychodelików, bo tutaj to zaraz będziemy jeszcze mówić. Bo to właśnie ciekawostka, gdzie występuje DMT. Za chwilę opowiemy, gdzie je możemy znaleźć. Powiedzmy. Gdzie występuje DMT? Jak powszechną jest to molekuła we wszechświecie? A więc tak, występuje w przyrodzie typu rośliny, w przyrodzie typu zwierzęta i w przyrodzie typu człowiek. Znaczy można byłoby powiedzieć tak, zanim powiemy, wymienimy te poszczególne rośliny, zwierzęta, które mają najwięcej DMT, to można powiedzieć o tym, że DMT jest po prostu wszędzie. DMT to jest... Jest wszędzie. Jest po prostu wszędzie. I dlatego gdzieś mamy poczucie o tym, że właśnie DMT to jest ten język komunikacji ze wszechświatem. Dzięki temu my możemy komunikować się z roślinami. I z roślinami, dlatego że... No tak. Albo rośliny z nami. Albo rośliny z nami. My możemy się komunikować właśnie z wszechświatem dzięki temu, że to DMT po prostu jest wszędzie. Jest to właśnie ten język taki... Komunikacji, tak, ale to jest tylko teoria taka nasza, to jest ta nasza i jeszcze kilku osób, takich jak ten Dennis McKenna, osób, które spotkały się z DMT, powiedzmy, na własnej skórze. Świat naukowy jakoś w ogóle nie chce mówić o DMT, a tak naprawdę w świecie naukowym nie ma chyba oficjalnego wytłumaczenia, po co jest DMT, czyli ten świat naukowy, który my znamy z telewizji i z gazet, nie wypowiada się na ten temat, bo nie mają pojęcia. To wychodzi poza wszelkie ramy naukowe, co ta substancja robi z naszym umysłem. Ale wracając do tego, gdzie ona występuje. Jeśli chodzi o rośliny, to oficjalnie sklasyfikowano mniej więcej 150 gatunków roślin, w którym DMT występuje w, powiedzmy, większych stężeniach. Ale właśnie Dennis McKenna, o którym już wspominałem, według niego śladowe ilości DMT znajdują się praktycznie wszędzie. To, że znamy teraz tylko te 150 roślin, to tylko dlatego, że one zostały przebadane pod tym kątem. Nie ma takiej możliwości, żeby przebadać każdą roślinę właśnie pod tym kątem, a być może dlatego, że świat naukowy nie interesuje się DMT, to też jest taką to trochę, nikomu się nie chce szukać tego DMT. To jest dla nas trochę taka zagadka, dlaczego tak naprawdę coś, co mogłoby nam, dzięki czemu moglibyśmy bardziej zrozumieć tą naszą rzeczywistość, nikt się nie interesuje DMT, bo przecież to by mogło odpowiedzieć nam na wiele pytań takich. Może nie odpowiemy na zagadkę świata, ale któż to też wie, dlaczego tu jesteśmy i czym jest życie, ale w dużej mierze bardzo by nam zbliżyło do tego, czym jest ta nasza rzeczywistość. Gdyby o DMT zaczęło się mówić w telewizji, to ten świat szybko by nie wyglądał tak, jak wygląda teraz. Ten świat telewizji to mamy taki trochę świat, który tak naprawdę nam daje tylko taką dziwne informacje, a już na pewno nie takie, w których musiałby się przyznać do tego, że czegoś nie wie albo czegoś nie rozumie. No właśnie, to jest choroba, na którą nasz świat cierpi. Cierpi, że nie przyznajemy się, że czegoś nie wiemy. Ja nie wiem, nigdy nie słyszałam o tym, żeby w naszym takim głównym nurcie telewizji i mediów ktoś powiedział o tym, nie rozumiem, czym jest ten świat, nie wiemy, dlaczego, czym jest życie. Chcemy zawsze udać, że znamy na wszystko odpowiedzi i tak jakbyśmy... Przerażałaby nas wizja tego, gdybyśmy mogli powiedzieć, nie wiemy, czym jest życie, nie wiemy, czym jest rzeczywistość. Tak naprawdę jesteśmy tutaj na naszej planecie Ziemi, żyjemy uniesieni gdzieś w tym kosmosie, a tak naprawdę nie mamy żadnego pojęcia tak naprawdę, dlaczego tu jesteśmy. To słuchaj, to ja mam taki pomysł. Może my będziemy pierwsi i powiemy teraz, słuchajcie, nie mamy zielonego pojęcia, o co chodzi w tym świecie. Zero, nul, to jest ten... I może ktoś nas skopiuje, co? Może ktoś nas skopiuje. Będzie miał
jak to się mówi w cudzysłowie, takie jaja, żeby publicznie powiedzieć, nie wiem o co tu chodzi. Ja myślę, że gdybyśmy każdą dyskusję, czy to w firmie, czy w telewizji, czy w polityce, zaczynali od takiego stwierdzenia, siadamy do stołu i każdy powie na początku, słuchajcie, nie wiem o co chodzi w tym wszechświecie, a teraz możemy podyskutować na ten temat, który nam się wydaje, że jest kompletnie nie wiem, interesujący. Nie mamy pojęcia, co jest po drugiej stronie i co się z nami dzieje, jak umieramy. Oczywiście wszystkie te religie i nasze filozofie i nasze ten duchowy świat opiera się na domniemaniu. Ale, po prostu. Ale słuchaj, myśmy już nieźle odlecieli. Tak, okej, okay, dobrze, rośliny. Może jeszcze, znaczy na pewno jeszcze będzie okazja, żeby wymienić się z Wami naszą opinią na temat DMT i co to robi. DMT występuje praktycznie we wszystkich roślinach. Można było powiedzieć o tym, że na pewno występuje we wszystkich roślinach. No nie, nie na pewno, bo to nie zostało przebadane. No, ale Dennis McKenna mówi o tym, że w związku z tym, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że znajduje się we wszystkich. No, prawdopodobieństwo, ale to nie znaczy, że na 100%. No dobra, ale dobra. Takie najpopularniejsze rośliny ja tutaj znalazłem. Jedna z roślin takich popularniejszych to jest, już mówię, Phalaris. Wszyscy słyszeli? Nie, nikt nie słyszał. Ale generalnie to jest jedna z bardziej powszechnych traw rosnących. Poza tym jest taka roślina jak Delosperma. Polska nazwa, odpowiednik słonecznica. Bardzo ładne kwiatki. Później akacja nilotica. Akacja, czyli de facto drzewo akacji. Tu już bardziej taka nam znana chyba roślina. Nilotica została zidentyfikowana w Egipcie na jednym ze ścian świątyni Karnak. I to jest tak zwane Tree of Life, czyli drzewo życia. Mhm. No i tam naukowcy niektórzy stwierdzili tak, że to jest prawdopodobnie akacja nilotica i jest to jedna z tych roślin, która jest bogata w DMT. Co jeszcze? Inna roślina, mimoza tak zwana, czyli jurema. Też taka bardzo popularna w Polsce. Popularna właśnie przy, no właśnie aż trudno mi to powiedzieć, ceremonia ayahuaski, gdzie to nie jest ayahuaska, no ale... To już robiliśmy na ten temat odcinek. Chociaż mogłoby być, bo w ayahuasce, no bo to jest DMT, no mogłoby być, ale to już bez wchodzenia w szczegóły. Jurema, czyli mimoza jurema jest popularną. No i oczywiście Psychotria viridis, czyli tak zwana czakruna, czyli ta roślina, która najpowszechniej występuje w ayahuasce w Ameryce Południowej. No i to są te najbardziej bogate chyba rośliny, znaczy najbardziej w DMT, które zawierają DMT. Później w zwierzętach, znowu popularna w niektórych kręgach, może niektórzy słyszeli, Buffo alvarius, czyli czy też Colorado River, czy jest ropucha, której bodajże jad, który się zbiera na skórze, jest bardzo bogaty w DMT. To jest troszeczkę inne DMT, powiedzmy odmiana 5-MeO-DMT. Niesamowicie silne również. Poza tym gąbki morskie tak zwane się okazują, że mają dużo DMT w sobie. Co jeszcze? O, taka ryba. Nazwa angielska jest dreamfish. Dream to jest jak sen, bądź też marzenie. I fish, ryba. No to tutaj o tym zaraz będziemy mówić. Wydaje mi się, że ta ryba, z racji tego, że jest bogata w DMT, nieprzypadkowo ma taką nazwę, bo sny, które my mamy, też są skojarzone z tym, że mamy po prostu DMT, które nam w głowie produkuje DMT, więc mamy taka ładna rybka, która nawet chyba zaczepiła się gdzieś do jakiejś bajki, nie wiem, Znaleźć Nemo czy coś takiego. Więc jest i podejrzewam, tak samo jak w przypadku tych roślin, że jest dużo, dużo więcej zwierząt, być może nawet we wszystkich zwierzętach, tak, a chyba nawet we wszystkich ssakach. Dennis McKenna właśnie o tym mówi, o tym, że istnieje prawdopodobieństwo. Tak. Tak jak w przypadku roślin, nie zostały wszystkie zwierzęta zbadane pod, czy zawierają DMT, ale istnieje bardzo, jakaś duża część została. Między innymi badali szczury, czy szczury zawierają DMT. I jak najbardziej zbadali szczury od razu po urodzeniu, czy można u nich odkryć właśnie DMT, w szczególności o tym, że ten czas
Tak. Porodu. Jest jak gdyby taki, bardzo szybko można, czy one produkują w czasie, wiesz, na narodzin, więc sprawdzili o tym, że produkują, że jest te śladowe ilości DMT się znajduje, ale tak jak właśnie w przypadku roślin, nie zbadali wszystkich zwierząt, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w zwierzętach wszystkich może znajduje się... wszystkich organizmach, nie będziemy zgadywać teraz, ale skoro w ropuchach, które są gadami, tak? Ja tu nie chcę pomyłek robić, są ryby. I to prawdopodobnie to jest tak jak w przypadku roślin. Niektórzy mają dużą, niektórym znikomą, ale może istnieje coś takiego o tym, że faktycznie na te wszystkie organizmy żywe, rośliny, zwierzęta, w nas jest po prostu ta maleńka, znikoma lub większa ilość DMT. No dobrze, no to właśnie skupmy się teraz na tym według niektórych najważniejszym zwierzęciu na naszej planecie. Kto to taki? Człowiek. Człowiek. Niektórzy uważają, że jest tam na samej górze. Najważniejszy i najmądrzejszy. Wszystko wie i wszystko rozumie. W człowieku też znajduje się... Można by powiedzieć, że człowiek to jest taki, że w ogóle posiadamy takie maleńkie ilości DMT, które się uwydatniają podczas snu. Poprzez taki mały organ, który znajduje się w naszej główce. Nazywa się? Szyszynka. Szyszynka. No, szyszynka. Niektórzy z Was znowu pewnie słyszeli o tej szyszynce, którzy się... My o szyszynce poświęcimy taki oddzielny odcinek, dlatego że szyszynka jest w ogóle bardzo ciekawa. Ale może tak pokrótce. Tak, czym bo w ogóle czym jest? Jest szyszynka? Czym jest szyszynka? Był taki znany francuski filozof, Kartezjusz, który zastanawiał się nad tym, w ogóle poświęcił bardzo dużo czasu szyszynce i czym ona jest, w ogóle trochę się zastanowił i zastanawiał się nad tym, jak on w ogóle doszedł do tej szyszynki. Stwierdził o tym, jak to się dzieje, że my nie jesteśmy w stanie myśleć o dwóch rzeczach naraz, że jesteśmy w stanie myśleć tylko o jednej rzeczy, takiej jednej konkretnej. I trochę tak generalnie mówiąc absorbowało go, jak to się w ogóle dzieje, więc zaczął obserwować mózg. I jak można się przyjrzeć naszemu mózgowi, to w naszym mózgu wszystko jest symetryczne, czyli ma swój... ma swój odpowiednik. Jest tylko jeden taki organ, który w mózgu się znajduje, który tak naprawdę jest samotny, jest tylko jeden. Jest to właśnie szyszynka. I gdzieś taką drogą dedukcji i rozmyślania i analiz doszedł do wniosku, że szyszynka jest tym odpowiednikiem myśli naszych. No tak, ale szyszynka jest czym? Bo do tego się tego zmierzam. Jest gruczołem. Jest jednym z gruczołów występujących w naszym organizmie. I teraz szkoda nam trochę, brakuje nam tutaj tej wiedzy, tej takiej medycznej, ale wydaje mi się, że większość gruczołów, które my mamy, są też znowu symetrycznie podwójnie porozstawiane, bo mamy gruczoły takie tutaj, jakieś takie pachwinowe różne, prawda? A ten szyszynka jest takie małe coś w środku schowane, w samym środku naszego mózgu, a właściwie u podstawy naszej mózgu. No i ciekawostką też jest taką, że znowu, gdyby zapytać świat naukowy, po co jest ten gruczoł, to de facto świat naukowy nie ma pojęcia. Świat nie ma pojęcia, a ten świat, jak gdyby można powiedzieć, duchowy ma dużo... dużo teorii. Dużo teorii na ten temat. Poza tym, że w historii przynajmniej świat duchowy nie ignoruje tej szyszynki, podczas gdy świat naukowy absolutnie ignoruje. No, ale jest jeszcze, że w historii, jak gdyby ten symbol szyszynki pojawia się w bardzo dużo miejscach, tak naprawdę. W Egipcie jest masę, bo tak naprawdę wszędzie są i pojawia się ta maleńka szyszka, która gdzieś pojawia się na różnych malowidłach, wiesz. Jest nawet, słuchaj, szyszka jest w tym, w Watykanie. Tak, dokładnie. Jest taka duża chyba, co to jest... woda z tego tryska, to jak to się nazywa? Fontanna, tak. I tam jest jeszcze kilka różnych rzeczy, więc jest pytanie, czy ta szyszynka, czy ta szyszka znalazła się tam przypadkowo, czy też być może od tysięcy lat, tak samo, tak jak mówię, w świecie Egipcjan już ta szyszynka gdzieś tam prawdopodobnie była odnaleziona przez nich, czy ona ma jakieś znaczenie, miała znaczenie i wpłynęła na ukształtowanie się całego świata
całej religii, świata duchowego. Tak, bo może, wiesz, jak gdyby ten świat duchowy mówi o tym, że to jest ta nasza molekuła, że to jest ten nasz korzeń, to jest to nasze trzecie oko. Co ciekawe też jest, jak szynka jest taka bardzo malutka, ona tak naprawdę ma, jak ma, nasz maleńki opuszek palca mojego, nie pamiętam ile ma, 10 mm. No długości, tak. Wagi tam 170 mikrogramów. Miligramów. Tak. Co ciekawe jest, że szyszynka, jak gdyby jak się kształtuje, jak się tworzy ten w naszym mózgu, tworzy się w siódmym tygodniu i w tym samym tygodniu... Mówisz płodu. Płodu, tak. I w tym samym tygodniu jesteśmy w stanie określić naszą płeć, czyli jest to w tym, jak gdyby synchronizacja jest ta sama. To też jest taka trochę ciekawostka o tym, że jak gdyby kształtuje się już nasz ten organizm, czyli ta nasza płeć, i w tym samym czasie również jak gdyby tworzy się szyszynka, co też jest takim, jak gdyby można, no, taką niezwykłością trochę odnośnie, jest no, informacja, czy co ta informacja nam chce przekazać. No trudno powiedzieć, ale jak gdyby to też jest taki, jak gdyby, no staramy się trochę zrozumieć, czym ta jest ta szyszynka i co tak naprawdę, czym jest w naszym życiu i co nam to nam dostarcza. Wiesz, ja też słyszałem, że jednym z takich problemów, dlaczego nie ma badań nad szyszynką, nad DMT, bo teraz tak. Jest taka teoria, właściwie to o tym powinniśmy powiedzieć, a zaraz powiem, dlaczego nie ma badań. Bo jak ty i ja wiemy, bo swoje przeczytaliśmy, swoje porobiliśmy, ta szyszynka, którą my mamy w głowie, ona tworzy to DMT przy pewnych warunkach tylko. To nie jest tak, że ona cały czas tam produkuje to tak, DMT, tak, jak prawda? Najbardziej, ale również szyszynka, jak gdyby, bo szyszynka tworzy, jak gdyby produkuje melatoninę. No. Melatoninę? Coś takiego. Melatoninę. Serotoninę. Serotonina. Która jest w ciągu dnia, no i później ta serotonina jak gdyby przekształca się w melatoninę w nocy, a w nocy tak naprawdę w takim, to się nazywa taki sen świadomy i w tym momencie jak gdyby melatonina przekształca się, trudno mi powiedzieć, w DMT i wtedy to się nazywa ten świadomy sen. I to jest ta taka malutka, znikoma ilość DMT. Dlatego prawdopodobnie odpowiada to za nasze te właśnie świadome sny. Niektórzy to twierdzą, że to się odbywa... Świadome, nieświadome, no tak, każde sny, no, ale nie? Oni tak to określają trochę, wiesz, o świadomy sen. Ja nie wiem, ja generalnie mówiąc, jak gdyby nie zgłębiłam tego aż tak bardzo. I to tak jest... Niektórzy twierdzą, że to się odbywa między godziną 3 a 4, drugą a czwartą. No, że to jest nie wnikajmy w szczegóły, właśnie, kiedy my śnimy. Bo... Że to jest ten czas taki, kiedy produkujemy DMT. Tak. To jest ten sen taki, który jest nazywany właśnie tym świadomym snem. Ja dzisiaj rano, przed tym jak mieliśmy to nagrywać, bo jak z Sylwią bardzo często rano opowiadamy sobie o tym, o czym śniliśmy. I co się okazuje, że... wiemy o tym, że mieliśmy na przykład bogate sny, ale już niewiele ich je pamiętamy, prawda? Często tak jest, to nie? Prawda. I gdzieś jest ta świadomość, oj, byłem w takim bogatym śnie, tyle się tam działo, ale jak już mam opowiedzieć, co tam było, to ciężko. I z mojego doświadczenia, jak paliłem DMT, zaraz o tym opowiemy troszeczkę więcej, to zawsze jest coś takiego, że tak, byłem w tym świecie, wracam z niego i dosłownie w bardzo krótkim czasie, jak już jestem tutaj, praktycznie nie mogę sobie nic przypomnieć. Ta pamięć tego doświadczenia pod EMT bardzo szybko pryska, można by powiedzieć. I ze snami jest to samo. Jest po prostu bardzo podobny ten element tego szybkiego zapominania, a co tam się właściwie działo. I na podstawie tego ja wyciągam taki wniosek dodatkowy, ponad to, co się mówi w mediach, że jednak sny i to są oparte na DMT, bo powiedzmy palenie DMT w tej czystej formie ma bardzo podobny efekt zapominania tego, co się tam stało. No tak, ale człowiek jeszcze jest w stanie na przykład wytworzyć bardzo dużą dawkę, mówimy tutaj takie o malutkiej, ale dużą dawkę DMT w przypadku właśnie porodu na przykład. No, porodu, właśnie, kiedy człowiek, kiedy tak naprawdę jest zalany
tym stresem, bo to stres powoduje u nas, że wytwarzamy takie dość mocne doświadczenie, że, mocne doświadczenie. No, Można no powiedzieć, właśnie, no że właśnie mocne doświadczenie to jest ten stres i wtedy jesteśmy zalani bardzo dużą ilością DMT, dużą ilością stresu i tworzymy właśnie DMT. I to jest właśnie między innymi poród, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten poród jest naturalny, kiedy taki... Znaczy naturalny, po prostu stresowy chyba. No Aha, tak, nie, że nie jest zakłócony lekami, tak, prawda? Tak, bo jeżeli wtedy no mamy właśnie. Nieczulenie, to wtedy ten stres jest mniejszy, no, więc no właśnie. Prawdopodobnie wytwarza Czyli się chodzi o stres małe raczej, a ilości. nie... No, no i oczywiście te wszystkie zdarzenia, które wywołują u nas stres, jak również na pograniczu śmierci, takie No no, właśnie. stresujące sytuacje, Ja właśnie do tego zmierzałem. Jak No. również czego ja nie doświadczyłam, więc to jest tylko taki, jak również medytacja. Niektórzy twierdzą o tym, że podczas Aha. medytacji są w stanie, ale my nie wiemy, bo my nie doświadczyliśmy z Nie, Piotrem, nie, my... więc ja nie mam pojęcia, nie chciałabym tak tego powtarzać, bo jeżeli ktoś podczas medytacji jest w stanie doświadczyć jak gdyby takiego podróży psychodelicznej, to może jest to możliwe. Ja nie mam pojęcia. Co ciekawe jest odnośnie tego porodu i takiego tej naszej pierwszej podróży psychodelicznej, ten Rick... Ty ta tak to nazywasz. Tak, pierwsza podróż No dobrze. psychodeliczna to jest nasz poród. I Rick Rick Strassman, Strassman tak. twierdzi, że osoby, które urodziły się naturalnie, nie? To była ich pierwsza podróż psychodeliczna i mają większe, bardzo chętnie jak gdyby doświadczają kontaktu z psychodelikami, czyli czują się bardziej komfortowo. To nie jest, czują, że tak jakby to nigdy nie był ich pierwszy raz, bo oni już doświadczyli czegoś takiego, jak swoją pierwszą podróż psychodeliczną no dobrze, to... przy porodzie, więc jak gdyby czują się tak, jakby już w tym miejscu już byli, bardziej bezpieczni. To jak ty masz swoje podróże psychodeliczne, to masz poczucie, że już coś podobnego kiedyś doświadczyłeś? No właśnie nie czy, wiem, bo nie mam się kogo zapytać o tym, czy jakby moja mama miała poród. Ale, to, ale nie, ale jak czujesz? No to mama mamą, ale A, to jak czujesz? No ja czuję, że to tak. już teraz nie był twój pierwszy raz, że już kiedyś coś tam zaliczyłeś przy przyjściu na ten świat. Może powiedzieć o tym, że moje doświadczenia są zawsze trudne, ale jednak coś mnie do tych doświadczeń ciągnie, no czuję ich wartość. No tak. Więc może to wynika z tego właśnie o tym, że ja już kiedyś w swoim życiu miałam taką dawno, dawno temu przy porodzie, swoją pierwsze doświadczenie psychodeliczne. No mi się też wydaje, że chyba miałem. A ty miałeś, Piotr? Znaczy ja myślę, że miałem, bo ja wyszedłem na ten świat i wow, ja pierdolę, ale tu się dzieje. No. Może tak być, no, może tak, tak być. Tak. No dobra, ale chciałem troszeczkę uporządkować te informacje tutaj, bo tak jak mówiliśmy, te DMT w głowie, w naszym ciele jest, tworzy się tylko przy pewnych warunkach. I poza tym, że śnimy, co jest naszą taką teorią tutaj i nie tylko naszą, to oprócz tego te sytuacje stresowe, czyli poród, to jest jedna z pierwszych sytuacji stresowych, przez którą człowiek przechodzi i matka, i to potomstwo. Później takie sytuacje stresowe typu śmierć. Prawdopodobnie dużo ludzi, którzy przechodzą przez śmierć kliniczną, opowiadają o przeżyciach z kontaktem z poza światem, powiedzmy, które są bardzo podobne do tego, jakie mamy przy używaniu DMT, no przy paleniu, no czyli to jest śmierć, stres, tak? Bo po I kolei. W ogóle... I jeszcze sytuacje stresowe, takie, które mamy normalnie w życiu. Niektórzy mają załamania Dokładnie. Po prostu. Dokładnie. Rick Strassman w swojej książce, o właśnie w tej książce, którą bardzo polecamy, powiedział, że osoby, które twierdzą, że kośćmici ich porwali, tak. to są bardzo, to mogą być spowodowane tym, że przeżyli bardzo mocny stres, takie mocne załamanie i wytworzyła się u nich tak duża dawka DMT, że twierdzą o tym, że zostali porwani przez kosmici, bo doświadczenia osób, które twierdzą, że zostali porwani przez kosmici, są bardzo zbliżone, zbliżone tak same, jak takie przy używaniu DMT używania zewnętrznego. No tutaj zaraz też opowiemy o tym. To coś jeszcze o człowieku? Nie, to może właśnie powiemy w jakich formach występuje DMT, tak? No więc, no właśnie, bo to tak jak mówiliśmy, to jest... Ta molekuła jest królową po prostu chyba wszystkich doświadczeń psychodelicznych i tych takich naturalnych, o których przed chwilą mówiliśmy, i tych takich dostarczanych z zewnątrz. No i teraz o dostarczaniu z zewnątrz troszeczkę. Doustnie. Rzeczy, o których słyszeliście. Ayahuasca,
No Syrian Rue, o tym bardziej tu na naszym kanale rozmawiam, taka pewna forma, powiedzmy, podobna do ayahuaski. I grzyby psylocybinowe, słuchajcie, te wszystkie, powiedzmy, wywary, czy też substancje psychodeliczne, czy medycyny roślinne, jak to się mówi, mają w sobie DMT. W ayahuasce jest to jeden ze składników, te liście czakruny, o których mówiliśmy, mają DMT. W wywiarze z Syrian Rue musi być jakieś źródło DMT, może być różne to źródło DMT. Grzyby psylocybinowe, no niektórzy mogą powiedzieć, no ale jak to, gdzie tam DMT? A no jest DMT, słuchajcie, bo w grzybach psylocybinowych substancją aktywną, o której wszyscy mówią, jest psylocybina. Ta psylocybina, jak się już znajdzie, jeżeli to doustnie weźmiemy, te grzyby, to w naszym żołądku zamieniają się na psylocynę. I teraz, jeżeli sobie porównamy, jak wygląda wzór chemiczny psylocyny i DMT, to zobaczycie, że one są niemalże identyczne. Niemalże, bo różnią się takim małym, jedynym, no nie wiem, cynglem, czy coś takiego w tym całym rysuneczku, ale generalnie jest to bardzo podobne do DMT. A ta mała rzecz, ta mała różnica polega, prawdopodobnie jest po to, żeby jak to się nazywa, te soki trawienne, te enzymy trawienne, które mamy w żołądku, nie metabolizowały, nie rozkładały tego DMT za szybko. Dlatego w ayahuasce potrzebna jest właśnie nam, w tym wywarze ayahuasce jest źródło DMT plus druga roślina, która to chroni w żołądku, a w przypadku grzybów to nie jest potrzebne. Po prostu sam grzyb, ta psylocyna, jest taką formą DMT zabezpieczoną przed rozkładem poprzez soki trawienne, enzymy trawienne w naszym żołądku. Więc w tej formie właśnie takiej doustnej, powiedzmy, grzyby psylocybinowe również należą do tej formy, gdzie z tym DMT mamy do czynienia. Następna metoda właśnie, to jest taka właśnie, o której ja tutaj, jak się powołuję na te doświadczenia DMT, to jest właśnie ta metoda, bo powiedzmy waporyzacja DMT, nie palimy, to jest DMT, który jest ekstraktem, bardzo często używa się tego drzewa akacji na przykład do wydobycia tego DMT, to jest w formie sproszkowanej i ten proszek za pomocą takiej fajki, ona się nazywa po angielsku oil burner pipe, specyficzna, to jest jedna z metod, bo wielu jest tych metod, opary tego proszku można inhalować do płuc i w tym momencie jakby to działanie tej substancji, tego DMT następuje bardzo szybkie i generalnie bardzo krótkie, bo jeżeli mówimy o ayahuasce, grzybach psylocybinowych, to są wielogodzinne doświadczenia, podczas gdy inhalowanie czy też waporyzowanie to są doświadczenia rzędu, no nie wiem, od 5 do 15, może czasami 20 minut. Oczywiście warto podkreślić o tym, że tutaj tak ten czas celowo nie ma znaczenia. Jak gdyby to doświadczenie w naszym odczuciu i tam, gdzie nas zabiera, jest bardzo długie, tylko w ogóle takie. No tak, tak. My mówimy o czasie ziemskim. Czasem ziemski to jest krótkie doświadczenie. Tak. No i taka trzecia forma przejmowania to jest dożylnie najmniej popularna. Jak gdyby wykorzystywana najbardziej w badaniach, dlatego tak. Że wtedy można bardziej precyzyjnie do tego podejść. A też z drugiej strony, no tak myślę też, że to chodzi bardziej o tą precyzję, że możemy odmierzyć różne dawki i te różne dawki są badane, jak wpływają na nasz organizm, na nasz umysł. I mówiąc o badaniach, to wspomnijmy może o tych najważniejszych takich. W 1990 roku właśnie Rick Strassman, o którym wspominaliśmy na podstawie jego badań, ta książka została opisana. No to był 1990 rok i on właśnie wznowił te badania po chyba mniej więcej 20 latach. I tam on podawał swoim pacjentom powiedzmy, te DMT właśnie dożylnie. Przeżywali bardzo długie i intensywne doświadczenia DMT i tam właśnie Rick Strassman, to co opisał w tej książce, przechodzi przez te wszystkie właśnie takie podobne różne sytuacje do tego, co słyszymy, co nam ludzie mówią, którzy ze śpiączki wyszli, albo tacy, którzy mówią, że ich UFO porwali. Co było ciekawe, to wszystko tam uzyskał przy podawaniu DMT. Tak, myślę o tym, że ta książka zasługuje naprawdę na szczególną uwagę, dlatego że te badania się odbyły po bardzo długich latach i wymagało od niego dużej odwagi, dlatego że
w tym świecie naukowym nikt nie, specjalnie poważnie nie traktował psychodelików i badań na ten temat, więc on wykazał, Lee Strasberg wykazał się ogromną odwagą, a przede wszystkim, że tak jak sam powiedział, że stwierdził o tym, że umieści w tych swoich badaniach i w tej książce wszystko, co się naprawdę wydarzyło, nawet za cenę śmieszności, którego się mógł obawiać o tym, A, że no świat, tak. jak naukowy go odrzuci, w ogóle świat go odrzuci, stwierdzi o tym, o czym on w ogóle, co on w ogóle nam tu przedstawia, czy w ogóle świat nie odrzuci go całkowicie, więc wymagało to do niego takiej naprawdę dużej odwagi. Odwagi. To jest gdzieś, wydaje mi się, o tym w dużej mierze fajnie tą książkę przeczytać i no, że w ogóle za tą pasję taką w pokazywaniu światu tak naprawdę to, co tam się kryje w tej naszej Bo on rzeczywistości. w tej książce opisał tą najmniej naukową część tego doświadczenia, czyli te wszystkie niewiarygodne rzeczy, które można by powiedzieć No się wydarzyły, albo co ci ludzie opowiadali po tych doświadczeniach. takie rzeczy, których dziś ten nasz świat nie jest w stanie przyjąć, bo jesteśmy tylko w stanie przyjąć te rzeczy, które znamy, a jakieś takie rzeczy, których nie rozumiemy, to trochę się ich boimy i najlepiej to, żebyśmy zamknęli ich w czterech ścianach i tam nie zaglądali, No tak. dlatego że nie wiemy tak naprawdę, jak mamy to nazwać i czym to tak naprawdę jest. Co do badań jeszcze, myśmy już robili kilka miesięcy temu odcinek o tym właśnie, że teraz bodajże w czerwcu 2020 roku firma MindMed wznowiła takie poważniejsze badania na temat DMT, więc to sobie ewentualnie możecie obejrzeć, tutaj to podlinkujemy gdzieś. I co jeszcze? Aha, no i taka ciekawostka właściwie, bo wszedłem sobie na stronę taką PubMed, to jest taka duża strona, gdzie te wszystkie artykuły, powiedzmy, mniej lub bardziej medyczne, które są na w każdy temat się pojawiają. No i tam taki wykres wręcz zobaczyłem, jak liczba artykułów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wzrosła na temat właśnie hasła DMT. I tylko podam takie liczby. W 2019 roku ukazało się 312 artykułów, w 2020 roku 359 artykułów. Z roku na rok jest coraz więcej tych artykułów, tego zainteresowania, więc tak jak tutaj z Sylwią powtarzamy, cały czas na naszym kanale psychodeliki wracają i to w wielkim stylu i tego się nie da zatrzymać. I niech ci wszyscy panowie, na których głosowaliśmy, jedni może głosowali, inni nie, zwaniem rządem, niech się pukną w czapkę, że to nie ma zastosowania w medycynie. Bo ma coraz większe i tak naprawdę, gdyby tego nie hamowali, to byśmy już dużo, dużo więcej na ten temat wiedzieli. A tak, no właśnie, znowu już poleciałem troszeczkę, tak? Tutaj moje opinie na temat tych wszystkich panów, co nam No, mówią, co mamy robić ze no swoim tak, umysłem, prawda? Nikt od tego nie umarł, nikt tego nie nie, no, przedawkował. no, jest to po prostu tak naprawdę tak bardzo niewiarygodne o tym, że świat nauki nie oszalał na punkcie DMT, pod względem tym oszalał na zasadzie o tym, nie zachwycił się na tym, że tak naprawdę powinniśmy mieć naprawdę bardzo dużo badań na ten temat, a gdzieś rządy naszego świata tak naprawdę hamują nawet badania, to, że my nie możemy mieć do tego dostępu, to już w ogóle jest. To jest oddzielna historia, ale to, że hamowane są badania, żeby móc poznać, czym tak naprawdę jest DMT, bo tak naprawdę to jest nasza rzeczywistość. Mamy prawo tak naprawdę eksplorować naturę i powinniśmy mieć otwartość o tym, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o naszym otaczającym nas świecie, bo my tak naprawdę bardzo mało wiemy na tym, czym jest ta nasza rzeczywistość, czym jest ten świat, więc jest to tak naprawdę tak niewyobrażalne, że badania są hamowane, żeby poznać tak naprawdę, czym są psychodeliki i czym jest DMT. To, że my nie możemy decydować o własnym umyśle i nie możemy korzystać z natury, to jest zupełnie inna historia, która tak kompletnie my z Piotrem w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie w tym naszym umyśle z tym poradzić, jak to się stało, że ktoś zabronił nam korzystania z natury. A ja ci I jak to powiem. się stało, że my nie możemy sami zdecydować, co jest dla mnie niedobre. Jestem dorosłą osobą i tak naprawdę, tak jak ostatnio mój kolega napisał do mnie wiadomość, Darek, którego pozdrawiamy, napisał wiadomość, dlaczego ja nie mogę zdecydować, czy chcę być ćpunem lub nie chcę być ćpunem. To jest moja decyzja. I to się tyczy każdego, Nie, każdy, żebyśmy nie, nie byśmy tutaj zamawiali,
jak najbardziej do jakieś bóstwa, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, chodzi o prawo wyboru. Nie możemy zdecydować, co my możemy robić z własnym umysłem. To jest prawo wyboru. Jesteśmy dorośli, mamy prawo zdecydować, co jest dobre dla mnie, co jest dobre dla mojego ciała i dla mojego umysłu. No właśnie. A ja Ci powiem. Ja Ci powiem, dlaczego nikt się nie chce tym interesować. Bo gdyby nagle w telewizji zaczęli mówić o DMT i o tym, co tam się nie dzieje, to ci panowie w Watykanie, na przykład, którzy tam się złotem obwieszają, to oni, ich już by nie było na to stać. Nikt by na to nie dawał po prostu. Bo to, co oni tam prowadzą, to jest hokus pokus. To są panowie, którzy się wstawili pomiędzy nas, ci ludzi, którzy żyją na tej planecie i szukają odpowiedzi, czym jest życie, między nas, a tym, co jest, no właśnie, oni to nazywają Bogiem. Ci, którzy mają doświadczenia po DMT, mówią o tym, że ktoś tam jest, że to są entities, że to jest pewnego rodzaju inteligencja, że to jest coś, co ciężko nazwać w ogóle, ale być może to jest bardziej ktoś, z czym my od początku szukamy pewnego połączenia, nawiązania jakiejś relacji. I ci panowie w tych bogatych szatach, w tych łańcuchach, którzy się tam na królów się po prostu... proszę cię bardzo. Którzy się tam dają się traktować, jakby byli lepsi od wszystkich nas. Tak, bo oni twierdzą o tym, że oni są pośrednikami. Tak naprawdę my nie możemy dostać się do tego Boga, Wszechświata, jakkolwiek go nazwiemy. Każdy nazwie go zupełnie inaczej, że potrzebujemy zawsze tego pośrednika i oni muszą być tym pośrednikiem, bo my, jako maluczcy ludzie, tak bardzo ułomni, nie jesteśmy w stanie jak gdyby doświadczyć tej duchowości sami. Zawsze potrzebujemy tak. tego przewodnika, tego guru. A taka jest prawda, że my nie potrzebujemy ani przewodnika, ani guru. My sami dla siebie jesteśmy Bogiem i my sami dla siebie możemy być guru. Nikogo nie potrzebujemy do tego, żeby doświadczyć duchowości. My sami w sobie jesteśmy naprawdę wystarczalni i nie potrzebujemy nikogo, żeby tak naprawdę doznać czegoś takiego jak miłość, spełnienie. A czy potrzebujemy siebie nawzajem? Jak najbardziej. I w świecie, gdzie wszyscy są po prostu równi i kochający. Gdzie możemy się uczyć od siebie nawzajem, gdzie możemy sobie dawać miłość, wsparcie, gdzie możemy pomagać sobie nawzajem, bo każdy z nas ma zupełnie inne umiejętności i fajnie tymi umiejętnościami się dzielić, bo dzięki temu no nie wszystko jestem w stanie sama zrobić i fajnie jak mi ktoś pomoże, ja chętnie też służę pomocą swoimi umiejętnościami, po to jesteśmy nawzajem, ale wszyscy jesteśmy tutaj równi, każdy jest wyjątkowy, każdy jest równy i tyczy się to nie tylko ludzi, tylko wszystkiego, co jest tutaj u nas na świecie, ani jesteśmy lepsi, ani jesteśmy gorsi, jesteśmy tacy sami jak rośliny, zwierzęta, jak kosmos i cały ten świat. A bynajmniej nie ma ludzi takich na świecie, którzy mogliby się określić, że są tam bardzo wysoko, bo oni czegoś więcej doświadczyli. Mogą się z nami tą wiedzą podzielić i to jest piękne, ale na pewno nie potrzebujemy nikogo, jakiegoś pośrednika, żeby dostać się do tej wiedzy odnośnie poczuć się lepiej, miłości, spełnienia i bycia po prostu tutaj. I żeby się o tym wszystkim przekonać, trzeba znaleźć w sobie tą odwagę i przestać wierzyć tym przewodnikiem religijnym, tym przewodnikom politycznym i tak dalej. I po prostu czasami zaryzykować. Czasami po prostu trzeba samemu podjąć tą decyzję i wejść w doświadczenie, do niczego nie namawiamy, bla, bla, bla? Zdecydowanie nie. Słuchać swojej własnej intuicji. My naprawdę wiemy, co jest dla nas dobre. To wymaga przejścia przez tej odwagi. Bo to jest normalne, prawda? Jeżeli kogoś nie słuchamy, a mamy słuchać, chyba najwięcej odwagi, to trzeba, żeby słuchać siebie, nie? Wy tak, idzie się? Czy wy nie macie wszyscy tego... Bo to jest ta odpowiedzialność. Tak, tego poczucia, że ta intuicja w nas jest, ona cały czas nam mówi, co jest dla nas właściwe, a my i tak w lewo albo w prawo, bo ktoś coś powiedział. Ja wiem, że słuchanie intuicji nie jest wcale takie łatwo, ale warto zastosować taką metodę, która mi pomaga, że sprawdzać, na zasadzie słuchać się swojej intuicji w małych kroczkach, czyli posłuchać się w takiej małej decyzji, skoro duża decyzja wymaga od nas wysiłku,
kroku, czyli małej decyzji. Jeżeli ta mała decyzja jest dobra dla dobra nas, dla nas, to później łatwiej będzie nam się słuchać tej swojej intencji w następny. Czyli robić wszystko małymi krokami. Tak naprawdę nauczyć się, nikt nas nie nauczył słuchać swojego wnętrza. Nauczyli nas, żebyśmy mamy się słuchać innych ludzi, a my po prostu gdzieś musimy w tym świecie trochę odczepić się od tego, co zostało nam wpojone w nasz, od dzieciństwa i zacząć słuchać się swojej intuicji, nauczyć się tego. Każdy stopniowo i powoli się tego uczy. Wszyscy jesteśmy w takiej samej pozycji, bo wszyscy się wychowaliśmy w podobnym świecie, gdzie nauczyli nas słuchać innych, a nie siebie. Tak. Ja miałem jeszcze tutaj opowiedzieć, jak to jest, jak się takie DMT pali, ale nie powiem, bo już czas trochę nam poleciało. Aha. Zrobimy na ten temat inny odcinek, na temat naszych doświadczeń, na temat innych doświadczeń. Jak to jest minuta po minucie, powiedzmy, jak człowiek przy DMT opuszcza ten świat do zupełnie innego świata, po czym wraca i ma wow. No i piszcie do nas, jeżeli wy mieliście doświadczenia z DMT, z takim DMT, czystym DMT, to napiszcie do nas, jakie to były. My zawsze z przyjemnością czy spotkaliście tych obcych, będąc tam, czy też mieliście tylko poczucie, co zobaczyliście, takie tam różne rzeczy, bo wiemy, że jest dużo, nie? Jest różne. Dobra, to dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.